Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, to jest kolejny odcinek z Dark Souls 2 i chyba wiem, gdzie jest jakiś kolejny przestwór, więc tylko najpierw z tymi się trzeba uporać, albo w sumie nawet nie muszę. Ale wypadałoby, bo jeszcze mnie zajdzie z tyłu w odpowiednim momencie i będzie krucho. Więc właśnie, widzicie, prawie mnie zabił, nie? A to jest ta menda, która kiedyś mi w trakcie retrospekcji pokrzyżowała troszeczkę plany. Dobra, mam już chyba cały zestaw wojowników lwów. Wcześniej dostałem pelerynkę, teraz przepaskę jeszcze. Ale takiego toporka nie dostałem. No dobra, to jest nieważne, napijmy się ze stusa, bo chyba tutaj na dole. No właśnie, jest kolejny. Tylko jak tu mogę wejść? No nie ma kolesia na wózku. A nie, jest! Uhuhu! Siema! Kolejny przestwór, kolejni bardzo ciężcy przeciwnicy. Chyba, że to będzie to samo. Ale dobra, dajmy kukłę człowieka, kupiłem sobie. Oferuję tobie kukłę człowieka w zamian za otwarcie przejścia do przestworu ciemności. Tak, shine your way, tak, on tak dokładnie powiedział. A dobra, moment, a może tutaj ma coś innego do kupienia? Nie i nie. Dobra. I'm ready, let's go. Tylko z kolanek trzeba startować, bo to faktycznie są przymierze. Pierścień szeptów, pierścień noszony przez Roya Odkrywcę. Słyszysz wewnętrzne głosy pobliskich wrogów. Ej, czyli troszeczkę jak Roya w trakcie Chrojków. Też wydaje mi się, że jest troszeczkę schizofrenikiem i jakieś dziwne głosy mu podpowiadają, co ma akurat krzyczeć w materiale. Ale wszystko w ramach dobrego fanu oczywiście. Żeby się dobrze bawić. Ej, ale to jest inny przestwór, tak. Okej. Czyli pewnie ktoś zaraz wyskoczy zza narożnika. Ale jakby co, zapraszam po kolei. Ale... Moment. Nie, chyba śmierć tam mnie czeka. Ale już była jedna taka dziura, o której dokładnie myślałem to samo, a się okazało się odwrotnie. Dobra, tutaj. Przede mną dziura. A tutaj? Tutaj. Thanks. Ale serio, żadnego przeciwnika jeszcze? Martwi mnie to. Tutaj na pewno śmierć. O kurde, doprosiłem się. Ej, ale sztylecik, serio? To chyba damy sobie radę, nie? Oj. Mało moje ciosy zabierają mu zdrowia. Chyba, że takie z wyskoku też mało. Ogień też niewiele, ale kurczę, jest diabelnie szybki, więc... Trzeba będzie przypilnować, żeby mnie nie dziabnął jeszcze chociażby raz czy dwa. Ucieczka na górę. Nie no, pokos nie, może emisją by było tak... O kurde, jest za blisko! Co jest grane? Gdzie jest ta dziura za mną? Oby daleko. To jest tak, że jak on mnie dziabnie jest po mnie, jak dziabne jest po nim. Jest, dobra. Gin. Ej, jeszcze nie? Fuh, kurde, twardy zawodnik. Dobra. Żar ascezy. Tutaj chyba wszyscy zostawiają. Jeżeli coś, to żar ascezy właśnie. Dobra. Mi to nie przeszkadza. To jest bardzo drogi i wartościowy przedmiot zarazem. Bo nie każdy wartościowy przedmiot jest drogi. Na przykład prezerwatywa może być wartościowym bardzo przedmiotem w krytycznych sytuacjach, a nie jest wcale droga. No, ale czasami na wagę złota. Nie? Nie, dobra, koniec tych aluzji. Dobra, oboje, cholera. Dobra, ogień. Gotowy, ej, łucznik! Oh shit, dobra. Sporo zabierają jego strzały. Więc trzeba pozwolić, żeby się zbliżył. I zbliżył się bardzo. O kurde, nie aż tak bardzo, co za duch. I co on robi? Dobra, nieważne. No zmień cel. Dobra, jeszcze jedna. A, pioruny. Dobra, z piorunami chyba damy sobie radę. Albo i nie. Dawaj pokos. Musi wejść. Tak jest, chyba martwy. Aha. Zmienisz broń na krótką? Pewnie, że tak. Cholera jasna. Dobra. Ucieczka na górę, trzymamy się lewej ściany. Cały czas, all the freaking time. Już bardziej się nie da. Okej, bo już zaczynamy zakręcać. Ej, no nie ma takiego picia. Ej, kurde, trafił. Dobra, tarcza.
Okej, okay, dobra, mogę zgarniać na tarczę, nic się nie dzieje. Dobra, włócznią go. Delikatnie. Mało. Ale zawsze coś. A poza tym on nie zdąży wtedy strzelić. No teraz prawie mu się udało. No, ale spokojnie, to on nie ma samonaprowadzających strzał. No kurde, no to po co ja cię rzucam, jak ty sobie pijesz estusy, no. Dobra, ale chyba wszystkie pójdą na niego, albo nie. Cholera, będzie chciał się napić. Jestem tego pewien. No pewnie. Jak mało! Why so low on damage? Nie, dobra. Kit. Po nim. Nie, no! Kurde! Ale przynajmniej wiem, że tam nie mam skakać. Ale on mógł coś zostawić, ale już był na samej końcówce. Uważaj na dziurę, okej. Okay. Dzięki. Sprawdził to kolej za mnie. Dobra, zaraz ją sobie odpalę. Albo w sumie, dobra, macie rację. Lepiej od razu. Lepiej nie odwlekać takich rzeczy. Później może mi nie starczyć szczęścia. A poza tym przyda się dodatkowe oświetlenie tutaj. Oj, trzeba było chyba przeczytać tą wiadomość wcześniej. Wymagany przedmiot. Tak. No, pochodnia jest potrzebna, żeby to zapalić. Co? Tutaj? Nie, raczej nie. Choć w sumie... Kto wie? Nie. Dobra. To nie ta dziura. Tam jest wiadomość po tamtej stronie. Co głosi? Iluzoryczna ściana? Może twórcy mieli zaplanowaną taką ewentualność, ale nie teraz chyba. Może jakiś update? No bo czasami naprawdę skały wyglądają tak, jakby tam się miało czaić jakieś tajne przejście. O kurde, ale bym się wpieprzył. Do norki niepotrzebnie. Okej, okay, nikt się nie czai. Co to jest z tą dźwignią? Aha, pewnie po prostu winda na górę. Dobra, pociągnijmy. No chyba, że wiadomość będzie teraz mówiła, nie waż się. Uważaj na zeskok, czyli nie skakać. I stanowisko strzeleckie. Jak stąd? Do kogo miałbym strzelać? Dobra, nie wiem, ale jesteśmy już na pokładzie windy. Zjeżdżajmy z powrotem na dół. Dobra, może zróbmy tak. Bo później już nie będę miał pewnie okazji. Okej, okay, tak jak przewidywałem. Jeden tylko? Chyba tylko jeden. Dobra, jak tutaj wyglądamy z podejściem? Aha, tak po prostu. Dobra, no to machu, machu, mach. Dobra, niech się odsunie, spokojnie. Mi się zregeneruje stamina. Bam. 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 Nie, teraz naprawdę bardziej bym maczugą trzaskał, więc może pchnięcie. Oj, zły wybór. Bad choice. Ale na szczęście niekarygodny w skutkach. 2400 za niego. Dobra, tutaj. Poddaj się albo nie poddawaj się. Tak, być albo nie być. Coś w tym stylu. Tylko brakuje czaszki Yorika. Jeżeli dobrze pamiętam. Z tego szekspirowskiego dramatu. Nie, dobra, tej dźwigni nie będę musiał teraz ciągnąć. What? Przed tą zeskok i przed tą piromancja. Mhm. No dobra. No jak muszę, ale dobra, to wiecie co? Rozżarzony klejnot życia najpierw. Dobra, kryształowa broń nadal jest jeszcze. Dobra, dajemy. Tylko nie mówcie, że to jest po prostu koniec. No, no kurde! Mam jeszcze jedną kukiełkę teraz zmarnować, bo on już raczej mi nic nie da. Finally. No. Serio. Już odpaliłem tą pochodnię, zabiłem wszystkich. Kurde, chyba wszystkich, nie jestem pewien. Nie, ale dobra, no obiecałem wam jeszcze Wendrika. Więc zanim tutaj będziemy używać kukiełek, to może lepiej udajmy się tam, gdzie będą naprawdę bardzo potrzebne do zwycięstwa. Dobra, najpierw to. Jest kudłaty pan? Jest kudłaty pan. Ale kudłatego pana możemy ognistym pokosem rozwalić, chyba, tak mi się wydaje. Jeżeli sięgnie. Bum. Słabo. Pioruny. Słabo. Nie, bo się zaraz naprawdę sturlam, więc weźmy go na tarczę. I pchnięcie piruecik. Klasyczne combo. Nie wiem, czy już wspominałem wcześniej, na pewno tak, ale przypomnę, że ten koleś tutaj był ukamienowany, znaczy zamieniony w kamień. Był ukamienowany, to jest co innego. Jest w dalszym ciągu kara śmierci w niektórych krajach arabskich. No, słabo, nie? Obrzucić kogoś kamieniami.
do tego stopnia, żeby zginął. No, trzeba celować w głowę, podejrzewam. I oni to zapewne robią. No ale dobra, i tego gościa trzeba było odczarować starą pachnącą gałęzią, czy tam gałązką. I zostawał klucz, a później już drzwi stały otworem do babki, wymieniającej ciężkie dusze na ciężkie przedmioty. Dobra, no to skoro Wendrick... ale moment, czy jeszcze nie było żadnych innych drzwi tego typu? Cholera, wydaje mi się, że tutaj... Ej, wiecie co, sprawdźmy to jeszcze, dobra? Jeżeli pozwolicie. Mogę się mylić, nie? Zawsze. Gdzieś tutaj mi się wydaje, że były jakieś drzwi. Tam trzeba było iść, tak? Dokładnie. Wszystkie czary uzupełnione, tak? Tak, okej, okay, dobra. Ale tu są te potworki, też potworki. Wielcy kamienni rycerze, więc chyba najlepiej będzie bronią białą ich rozpieprzyć, więc... Kryształowa magiczna broń, raz. Postaram się to zrobić jak najszybciej. Dawno mnie tutaj nie było, więc powinni padać naprawdę szybko. No, zobaczymy. Przecież pamiętam. Raz, dwa. No kurde, no dwa cięcia, ale pięknie. Jaki teraz się czuję tutaj madafaka w tych korytarzach. Ale w dalszym ciągu, nieważne jaki mój cios, ale nie wyprowadzaj z równowagi. Ej, tam jest kolejny. Mógł go czymś capnąć, ale nie. Nie mam takiej potrzeby. Tutaj nie ma tych drzwi. One były gdzieś dalej, bardzo daleko. Znaczy, chyba nie winną, aż trzeba było jechać, ale gdzieś w głąb trzeba było się udać, z tego co pamiętam. Dobra, uderz proszę, raz, drugi, trzeci. Dobra, teraz pozwolę ja. To samo. Tylko, że celniej. A, to zaraszujmy go. Błąd. Ale spokojnie. Zaraz naprawiony. Stop, stop, stop. Tutaj była właśnie ta winda, tak? Aha, to tutaj jeszcze nie idziemy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Może za chwilkę. Ja to w ogóle już teraz często korzystam z pióra. Gdzie jest to piórko? No kurczę, znowu przewinąłem. Jest. Stare pióro. Ej, kurde, tutaj też, nie? Czyli jednak winda mnie czeka. No i dzięki temu staremu piórkowi możemy... Cóż, piórku. Staremu piórku? Uuhuhu. Niech ktoś dzwoni do Miotka, niech mi powie. Jak to trzeba ładnie powiedzieć. Bo za cel wysoki stawiam sobie poprawność polszczyzny w materiałach. No, nie zawsze wychodzi. Nikt nie ma ludzi idealnych i tak dalej, ale... No, sorry. Wypadałoby się przynajmniej postarać, żeby było dobrze, poprawnie. No, ale w każdym bądź razie używam tego często, bo po prostu jest o wiele lepsze od kości wiodącej do domu, bo nie znika za każdym razem. Po każdym użyciu. A dobra, na górę, w przyspieszonym tempie. Albo na dół. Ale dobrze, bo chciałem się dostać w głąb. Ale tempo i tak możemy sobie przyspieszyć, choć w sumie nieznacznie, bo to już jest końcówka. No też właśnie. Tutaj rozumiem, tak? Po co te wiadomości? Chwalmy słońce. Oj, no już myślałem. Ognisko, błyskawica. Ja wszystko to wiem. Niestety kryształowa broń zniknęła. Będzie troszeczkę ciężej, ale dobra, to może w takim wypadku. Serio. Zróbmy to w ten sposób. Raz i drugi. Dobra, i teraz tak, gdzie jest przystań niczyja? Tutaj, tak? Rozumiem. Aha, tutaj przystań niczyja, czyli tam trzeba się wdrapać na górę i tam pewnie będą wrota, o które mi chodziło. Tylko pytanie, czy je w ogóle idzie otworzyć? Bo że tam jakieś drzwi są, jestem tego pewien, tylko kurczę, czy one w ogóle były otwieralne? Czy po prostu coś wyglądającego jak drzwi, co naprawdę drzwiami nie jest, bo nie można przez to przejść? Nie, na pewno nie z tej strony, ale też rzućmy okiem. Uważaj na wroga. Tak? Serio? Nie przypominam sobie, żeby przy tej skrzynce akurat był wróg. To znaczy mimikra. Myślałem, że tam była zbroja elitarnego żołnierza. Ej, są mi drzwi. No ale no właśnie, tak jak mówiłem. Cholera. Jasna. Rozwalone. Nie da się ich otworzyć, więc dobra, ratujemy się piórkiem. Mam nadzieję, że naprawdę nie zniknie. A w ogóle fajne jest to, że teraz piórka dookoła mojej postaci się pojawią, kiedy go użyję. No i dobra, no to skoro tutaj nie ma przejścia, no to pora udać się do Wendricka. I chyba akurat czyszczenie korytarza zajmie mi tyle, żeby odcinek już dobiegł do końca. Ale za to w następnym już będziemy mieli otwartą drogę.
Warownia Aldi, tak jest. A jeszcze jest, pozostaje to jedno ognisko, które jest dla mnie nieodkryte. Ale nie, stop, w ogóle nie, to jest dobre miejsce. Nie, pewnie, że nie. Tutaj, krypta nieumarłych. Ognisko pierwsze czy drugie? Chyba łatwiej będzie Sparowa. Albo Sparowu. No, bo krypta nieumarłych, jeszcze prościej. Okej, ale nie będę potrzebował chyba mojego człowieczeństwa, żeby tam wyczyścić korytarz. To jest zombiaki, z nimi damy sobie radę. Spoko, spoko. A ta na górze niech sobie stoi. Tarczowników trzeba wyciąć. Bez żadnej aluzji do widzów Roya oczywiście. Gdzież bym śmiał. Błyskawica gotowa. Okej, nęcenie. Później zabijanie i przedostawanie się na drugą stronę. Czyli plan klasyczny. Ej, właśnie, może tak szybciej się ruszycie? Tak jest! Okej, ale zbyt szybko. Nawet jak na mój gust. Nie w tego. Ładnie. Teraz cel dobry obrałem przynajmniej. Dziob go tym piorunem! Nie, ale kurczę, szkoda, że oni tak nie podrygiwują, jakby ktoś naprawdę elektrycznością popieścił. Dobra, uderz. Musisz uderzyć, bo mi niedługo zablokujesz tutaj ucieczkę. Jakąkolwiek. Dobra. I pozostaje ostatni. No, już można było to załatwić oczywiście mieczem. Co zostawiłeś? Oprócz dusz? Nie. No to teraz na pełnym speedzie. Chodź w sumie. Nie, dobra, ruszmy się szybciej. Dodatkowe uszczerbki na zdrowie nie są mi potrzebne, bo tutaj trzeba zombiaczka od razu rozwalić na dole, żeby nie zadzwonił w dzwonek. To jest sprawa wagi państwowej wręcz. Przynajmniej dla mnie. I w państwie Dark Souls oczywiście, Jungle Lake. Dobra, tutaj na prawo, szybciutko. Op. Dobra, on musi mnie zaatakować, a nie dzwonek, i tyle mi wystarczy. Okej. Okay. Bravissimo. Nie powinien zadzwonić ani razu, nie? To dobra, sami rycerze. Włócznia dusz. Mroczna sfera, kryształowa magiczna broń, wielka kula ognia. W sumie mógłbym spróbować wszystkim, ale też mogę po prostu zrobić to w ten sposób. Czyli na maksymalnym przypale. Na maksymalnym! O cholera, dobra. Zrobiło się już niefajnie. No i teraz dopiero, powiedzmy, ognisty pokos. Dobra, ale bez śmierci byłoby się spoko. Dobra, chyba się uda. Tylko też właśnie, oni mogą za bardzo tutaj, bo dzwonek uruchomią, ale też moment. Czy ich nie wyciągnąłem na tyle, żeby ich teraz zgubić? Pozostają tylko ci dwoje. Znaczy tych dwóch. Ci dwaj. A dobra, to właściwie moment. Czemu ja nie wystartowałem z tą walką stąd? Dlaczego, że wszyscy przyjdą? O kurde, dobra, idą. Emisją mo... Wszyscy! Widzicie ten peleton? Czy wy widzicie ten peleton? Okej, to chyba nie znajdę nigdy lepszej okazji, żeby lepiej użyć ognistego pokosu niż tutaj. No cholera, tak blisko, żeby tylko jednego oczywiście sięgnąć. No przecież... Dobra, kit, obrzucamy ich czym możemy tylko. Ale to za mało zabiera, cholera, nie, nie będę marnotrawił. No, no jak, pierścień nawet nic nie zabrał, serio? Dobra. Ucieczka, 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 picie. Picie, powiedziałem. Dobra. Ej, no w takim wąskim pomieszczeniu i wszyscy w rządku. Wiecie, co mam na myśli teraz, co chcę zrobić. Jak tylko jeden! No właśnie, wszystkich, o to mi chodziło. No, włóczni już nie mamy, pozostaje mroczna sfera. Dobrze działa. Całkiem zacnie. Kurde, ale no, ciężko wyczuć, kiedy oni przyjmują coś na tarczę, a kiedy nie. Dobra, ale mieczyk w klatę. Nie zadziałał. Ale to był błąd teraz, ale to był błąd, ale to był błąd, ale to był błąd. Okej, trzeba się wycofać aż tu. Napić się raz jeszcze. Gul, 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 gul. Dobra, może teraz delikatne czarowanie, bo przecież pamiętam... No czemu... Ej, widzieliście, był lokon. Czemu w niego nie capnął? Dobra, ale żebym przypadkiem w ścianę z mgły nie wszedł. W sumie. Co by było takie złe aż. Dobra, zacznijmy dobijać ich wreszcie. Oj, albo oni mnie, albo oni mnie. Dobra, sorry.
Ale znowu muszę biec czym prędzej, schować się za grobowcem. Kolejny łyk. Cholera, ciężko to idzie. No ale dobra, no teraz tylko wybierać pojedynczo poszczególne elementy tej układanki i wyrzucać w piździet. Na przykład, o, ten idzie spać. Ten idzie spać. Ten zaraz. O kurde! Nie! A nie! Czemu tamten stał nadal? Nie, 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 nie. Mega słabo. Mega. Dobra, to jeszcze ratowanie duszyczek wam zaserwuję w tym odcinku. No ale takie klasyczne dla tej lokacji, czy po prostu troszeczkę znowu wyciągania ludzi na otwartą przestrzeń. Troszeczkę sprintów, delikatne kulanki. No i tarczownicy. Cholera, no tych akurat nie lubię. To jest mozolna walka, a często ją trzeba powtarzać. Choć w sumie mógłbym podejść do drugiej strony tej lokacji, ale tam właśnie są ci rycerze, z którymi teraz walczyłem i z którymi przegrałem. Więc może lepiej nie. Ale dobra, tak się szybciej ruszą. Pewnie. Przynajmniej powinni. Dobra. Jedną zmieścimy. Nie, nie zmieściliśmy. Kurczę. A jak jest coś dobrego, to ale mi się udało. Oj, taki ze mnie chuj. Dobra. I ostatnia błyskawica. Ale prosto w tarczę oczywiście. No. Dobrze, że to było nietrafione, niecelne. Lepiej jest stusy. Ale jeszcze z tym możemy się troszeczkę wstrzymać. Może tutaj mnie jeszcze ktoś dziabnie przypadkiem zupełnym. Okej. Okay. Dzwonki, dzwonki. Żadnych dzwonków. Zombiaki tylko. Tam. Luzik. No, ale z zombiaków właśnie. Ten najważniejszy, już to dzisiaj mówiłem. No widzisz, kompletnie bez przypału się odbywa tutaj sytuacja, kiedy dzwonek nie zostaje uruchomiony. I nie zaczyna dzyndzać. Nie no, co robi dzwonek? Dzyń, 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 czyli co robi dzyndza? Ja, słaby. Może od razu Wendrick? Nie, dobra, chodźcie pojedynczo. Może pioruny? Faktycznie. Dobra, to się musicie odsłonić. Dziob. No już w tarczę, nie, nie ma sensu. Z nimi trzeba walczyć bronią białą, zdecydowanie. Tylko trzeba jeszcze trafiać. Dobra, 42 tysiące. Moja postać potrzebuje już na pewno 50, żeby zwiększyć poziom, więc dobra, tych może tak zróbmy. Aha, super. Zazwyczaj takie coś bez dokonu udaje mi się trafić, ale nie tym razem. Niestety. Dobra, wszedł w ten ogień. Bardzo pierwszorzędnie. Aha, chcecie mnie osaczyć, tak? Z dwóch stron. I co z tego? Dobra. Zresztą chciałem powiedzieć, że jestem bardziej przebiegły, ale póki co to oni właśnie na takich wypadają. Shit! No. I 9 flaszeczek Estusa pozostanie na walkę z Wendrickiem, ewentualnie. Dobra, dawaj na tarczę. No. Czemu ja tego wcześniej po prostu nie robiłem? Ale pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. Dobra, ale w sumie wiecie co, uratowane duszyczki już są, więc dokończę czyszczenie tego korytarza w następnym odcinku i też zobaczymy walkę z zombie królem, Wendrickiem. Dobra, kochani, to tymczasem trzymajcie się, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. Czy ja powiedziałem dwa razy trzymajcie się?